Wiele osób staje przed dylematem, jakie mieszkanie kupić. Czy to w nowym budownictwie, prosto od dewelopera, czy może skusić się jednak na mieszkanie z rynku wtórnego, no może w jakiś sposób urządzone, a może będzie tańsze? Czy tak naprawdę jest? O tym będziemy rozmawiać z panem Kamilem Janasem, pośrednikiem nieruchomości z Lublina. Dzień dobry, panie Kamil. Dzień dobry. Dzień dobry. To jak to jest z tym mieszkaniem? Które lepiej kupić? Czy z rynku pierwotnego, że możemy sobie od podstaw urządzić, czy może jednak rynek wtórny? Myślę, że i rynek pierwotny, i rynek wtórny ma swoje zalety. No, przy wyborze każdego z mieszkań my na kilku płaszczyznach pracujemy z klientem. Przede wszystkim jeśli chodzi o weryfikację formalną, weryfikację techniczną. No i taką weryfikację związaną właśnie z oczekiwaniami i tym, czego potrzebujemy w tym mieszkaniu. Rynek wtórny na pewno zapewnia nam możliwość wprowadzenia się tutaj już od razu. Te zakupy są dużo bardziej dynamiczne. Przy rynku pierwotnym na lubelskim rynku w dzisiejszych czasach no często jest tak, że musimy poczekać nawet 2 lata na to mieszkanie. Więc... A co się nam bardziej opłaca? Czy mieszkanie z rynku wtórnego, czy pierwotnego? Mieszkania, co jest tańsze? Myślę, że mieszkania z rynku wtórnego, szczególnie już te urządzone parę lat temu, na pewno będą tańsze od tych z rynku pierwotnego. No to jaka to jest cena przeciętnego mieszkania? No bo co, przeciętnie chyba szukamy w Lublinie mieszkania około 50-60 metrów? To jest najbardziej popularne? Czy... Tak, tak. No myślę, że nie ma tutaj takiej zasady. Tak samo jeśli chodzi o cenę, no wszystko zależy od lokalizacji, od danych danego mieszkania, od tego, jaką ma funkcję, więc ciężko określić dokładnie przedział cenowy, którym no będzie się różnił. Dajmy. Myślę, że to będzie około 500, może do 1000 zł za metr kwadratowy. To mogą być tego rodzaju różnice. No to biorąc pod uwagę to, że rynek pierwotny w Lublinie to jest mniej więcej od 7 tysięcy za metr kwadratowy, to rynek wtórny jest faktycznie tańszy. Tak, tak, rynek wtórny będzie tańszy. Czy to nie jest też taka pozorna oszczędność? No bo wprowadzamy się do mieszkania, które już jest urządzone. Jak jest stare budownictwo, no to często mogą czyhać na nas niespodzianki. I na co zwrócić uwagę właśnie, żeby... No to jeszcze wrócę do samego tematu ceny. Nie określałbym tutaj dokładnie tego przedziału jednak, że to będzie czy 500, czy 1000 zł dokładnie w tym budownictwie, no bo możemy mieć budownictwo z rynku wtórnego z lat 2000, a możemy mieć z lat 60. Więc te różnice będą tutaj dużo większe. Na co zwrócić uwagę? Żeby nie nadać się na jakieś takie no właśnie, pod względem formalnym. Rozczarowujące. Na pewno księga wieczysta jest takim dokumentem, który udzieli nam dużo informacji. O samym mieszkaniu, jaki jest prawdziwy metraż, kto jest właścicielem, czy no, podpisujemy... Kamilu, no dobrze, to pan to zna się na wszystkim. To w takim razie, gdzie udać się, żeby sprawdzić księgę wieczystą? Co sprawdzić? No bo przecież no, nie wiemy, na co mamy patrzeć. No na pierwszy rzut oka pewnie wydaje się, że wszystko jest. No teraz mamy na tyle wygodnie to rozwiązane, że możemy to sprawdzić przez internet na rządowej stronie. I od razu, mając numer księgi wieczystej, każdy z nas może dokładnie sprawdzić jej treść. A numer księgi bierzemy od właściciela mieszkania. Tak, bierzemy od właściciela, więc sprawdzamy. Sprawdzamy przede wszystkim, czy to jest rzeczywiście to mieszkanie, które kupujemy, czy metraż się zgadza, kto jest właścicielem i czy właściciel rzeczywiście podpisuje z nami na przykład cywilnoprawną umowę sprzedaży, którą podpisujemy w mieszkaniu, żeby je sobie zarezerwować, tą umowę przedwstępną, której nie piszemy u notariusza. Czy każdy ze współwłaścicieli jest przy podpisaniu tej umowy, czy każdy ze współwłaścicieli wyraża zgodę na sprzedaż tego mieszkania, bo to, że jeden współwłaściciel chce sprzedać mieszkanie, na przykład oferuje je i proponuje podpisanie umowy przedwstępnej z zadatkiem, to wcale nie oznacza, że ten drugi współwłaściciel wyraża na to zgodę, a ta zgoda jest niezbędna do zawarcia. Bo potem mogą być różnego rodzaju formalne problemy. Tak. Na co w kwestiach takich bardziej już chyba technicznych, jak wchodzimy do mieszkania, na co zwrócić uwagę, żeby potem się nie okazało, że tutaj coś odpada, tu się sypie. Kto ma za to zapłacić? I to mieszkanie, czy może ta osoba, która sprzedaje? I nagle się okazuje, że tam trzeba zrobić generalny remont. Pod kątem technicznym myślę, że warto skorzystać z usług fachowca, zainwestować w to i zapłacić właśnie, żeby nie nadziać się na nieprzewidziane wydatki, żeby on sprawdził pod kątem takim technicznym właśnie, czy coś nie odpada, czy coś się nie będzie psuło, czy gdzieś zaraz chwilę nie będzie wychodził grzyb, bo coś jest źle zaizolowane, więc myślę, że warto tutaj skorzystać z opinii fachowca. No pod kątem takim techniczno-formalnym też, no to w starych mieszkaniach, jeżeli były robione jakieś przebudowy związane z konstrukcją budynku, no to przede wszystkim zweryfikowanie, czy spółdzielnie, czy zarządca wyrażały na to zgodę. Czy był do tego wykonany projekt przez konstruktora z podpisami? No bo jeśli jako nowi nabywcy, jeśli okaże się, że te zmiany mają istotny wpływ na konstrukcję całego budynku, no to możemy gdzieś tam z dużymi nieprzyjemnościami się później spotkać. A i z jakimi problemami pan się spotkał przy właśnie kupnie mieszkania z rynku wtórnego?
No, czy przy domach, czy przy mieszkaniach z rynku wtórnego, no to często okazywało się, że na przykład pojawiały się jakieś dobudówki, których nigdzie nie było. No ile były to dobudówki, które pojawiały się przed 20 laty, no to jest dużo prostsza procedura tak jakby zlegalizowania tej samowolki budowlanej, ale dalej jest to gdzieś element taki, który warto zweryfikować i myślę, że warto porozmawiać z jakimś konstruktorem przed zakupem takiego domu, żeby sprawdził, zobaczył zgodność z planami, o ile takie plany w ogóle istnieją i żeby mieć pewność po prostu takiego bezpiecznego zakupu. No tak, bo my cały czas mówimy o mieszkaniach, a przecież jeszcze są domy z rynku wtórnego, one też tak cieszą się zainteresowaniem. Tak, tak, oczywiście, szczególnie te w dobrych lokalizacjach, bliżej centrum. Jakie są dobre lokalizacje teraz? Co to jest dobra lokalizacja? No, dla domów z rynku wtórnego to dobra lokalizacja to przede wszystkim będzie oznaczała bliskość do centrum miasta, bardzo dobre skomunikowanie z resztą miasta, no bo tych działek już w samym obrębie miasta, czy blisko centrum, pod domy jednorodzinne, nie ma zbyt wiele obecnie, tak? No, każdy gdzieś wychodzi już coraz dalej, więc pod co tym Kalinówka? Kątem... Kalinówka, Dys są już trochę bardziej odległe, ale na przykład mamy Lipniak, mamy piękne osiedle domów przy Alei Warszawskiej, tutaj pierwsza góra Sławinkowska, Konstantynów, czyli te stare takie dzielnice z jeszcze tymi bliźniaczkami dosyć prostymi, ale świetnie zlokalizowanymi, także zapewniającymi na pewno wygodę. Faktycznie. Tak, tak. Dziękujemy Panie Kamilu za wizytę w porannym programie. I cenne programie. Rady. I cenne Dziękuję rady, bardzo. Dokładnie. Chociaż co do tej dobrej lokalizacji, to dla mnie jest dobra, taka blisko lasu. A dla Ciebie? Dla mnie zdecydowanie też. Dla mnie też, jak coś. O, no to oczywiście rozumiemy, zgadzamy się.